Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood. Dzisiaj wybieramy się na północ. Dobrze słyszycie? Lecimy na północ. Widzę, że ta osłona mniej więcej działa do tego wyjścia tutaj. Dobrze wiedzieć. A jeszcze czas jest zamrożony. Dobra, fajnie, miło to wiedzieć. Co do tych kodów, ja jeszcze się przejdę do wilka na pewno. O, i tu nam właśnie znika, jak wychodzimy poza teren posiadłości. Idziemy do wilka, zobaczymy te kody, które wcześniej, znaczy wczoraj sobie zapisaliśmy. Wczoraj, przedwczoraj. Zobaczymy, czy coś nam się uda tu ogarnąć. Skrzynia, czy czas jest zatrzymany? Jest zatrzymany. 8.14, świetnie. Jakie mieliśmy kody? 1961. 1961. Zły szyfr. 1614. Zły szyfr. 1975. To również był szyfr, który próbowaliśmy. 3467. 3, 4, 6 i 7. Zły szyfr. Mieliśmy również 192. I nie znaliśmy ostatniej. 1921. 1922. Spróbujemy sobie. Może coś tutaj ugramy. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. I 1929. Niestety żaden z szyfrów nie pasował. Kolejny. Musimy też wytestować. 1, 9, 6, 1. Zły szyfr. 1, 6, 1, 4. 4, 2, 8, 2. Jeszcze możemy spróbować. Nie wiem, czy próbowałem to tam. 1975. Złe szyfry, kurde. 3467. O, nie postronę. 3467. Nie wiem, jeszcze 1959. Też nie. To 1920 i 1921. 22. 1923. 1924. 4. No nie mówcie, że nic z tego nie ugramy. 6, już teraz patrzymy. 7, 8 i koniec. 8 i 9 i pewnie nic z tego też nie będzie. No niestety. To nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia zielonego. Myślałem, że może te kody będą działać, aczkolwiek widzę, że nie. To ja już ocipiałem. No też brute force'em tak wszystko patrzeć, no to jest bez sensu trochę. Może te kody są potrzebne gdzieś indziej, nie wiem. Tu i tu na górę. O kurwa!
Au! Nie mówcie, że umrzemy. Oh, shit happens. Au! Jebane jelenie. Głupi jeleń. Głupi jeleń, jeleniowaty jeleń. Jeleń, jeleń, jeleń. Albo huk wie, co to w ogóle było. Może to nie był jeleń, to była sarna. Znaczy nie, no sarna nie ma rogów. Jeleń. Albo łoś. Nie, łoś też. Łoś ma w sumie rogi. Kurde. Teraz się zbłaźnie. Że nie znam fauny i flory. Stara knieja. Ta skrzynka jest przeszukana przez nas. Bon. Brak miejsca w ekwipunku, świetnie. Gdzie jest dom? Dalej. Zreloaduj to. Właśnie, kurde, ale jestem głupi. Już mam teraz miejsce. Masz miejsce, Shiro. Masz miejsce, Shiro. Dobra, bierzemy mięso, idziemy na górę. Coś mi się wydaje, że w tej starej kniei to będzie jazda. I to oporowa jazda. Drewno, gwoździe, kamyczki. Piła nie ma nic. O kurka, wódka, powiem wam szczerze. Boli mnie to. Stół warsztatowy. Poziom czwarty. To przechodzi. Duże grzyby. Brak miejsca w ekwipunku. Szafa. Paliwko. Krzesełka. Wszystko jest. Teraz jeszcze wlezę tam, gdzie nie powinienem. Zniszczony agregat, przeszukaj. Czy tu nie ma agregatu? Nie róbcie sobie jaj, proszę. Czy tu nie ma agregatu naprawdę? Rozpal piec. Piec pali się ponownie. Dawaj to. Naprawdę tu jest brak agregatu? Nie może być, proszę. Jest agregat. Agregat gdzieś tu powinien być. Widzę, że tu się coś pali. Znaczy, że tu jest lampka. Ale agregatu ani widła, ani słychu. No kurde, nie mówcie, że tu nie ma agregatu. I co, i teraz? I będziemy się tutaj bić bez agregatu? Nie no, wychodzimy na zewnątrz szukać agregatu. Tak nie może być. Musimy się tu zabarykadować gdzieś. Dobra, grzyby wytraciliśmy, jest git. Tu jest ten warsztat, szafka jest tu. Jest również spawarka oraz magazyn Pan. Czasopismo dla mężczyzn, tegoroczny numer. Luty 1987. Gdzie jest mój telefon? Prawda o magii, pojedynek biustów, mafia po japońsku, napój bogów. 1987. 1987. Zapisz. Dobra. Magazyn poradniczo-hobbystyczny. Słyszał to ktoś. Idziemy szukać agregatu. Bo jeżeli tu nie ma agregatu, to jesteśmy w dupie. Tu też są grzyby. Ale agregat wydawało mi się, że gdzieś tu był. No aż mi się wierzyć nie chce, że to by nie było agregatu, no. Prawda? Ej, tu jest w sumie fajna miejscóweczka. Ejcie, tu jest... A, tu też są drzwi. To nie, to już nie jest fajne. Zobaczmy, jak działa latarka. Może ja coś omijam. Fungusy.
Teraz widzę więcej. Tu jest chyba. Jest agregat. O! Stała się jasność. Tak, tu są drzwi. Tu jest okno. I tu są drzwi. Ogólnie światło jest wszędzie. Fajnie, fajnie. Tu jest przejście do naprawy. Ale tu nie ma przejścia. Więc musielibyśmy za to się zabarykadować tu, tu i tu. To mi się nie podoba. Tu jest przejście. Kurde, no nie wiem. Szukamy miejsca. Tu jest wyjście dziwne. Duże grzyby do zebrania. Długo się zbierają. 12. Tu są tylko dwa na przykład. Jest szafa. Notka dezercyjna? Kogo oni nam przydzielają? Maciek spierdolił z chałupy. Przez całą noc pieprzył coś o jakimś Mareczku. To chyba jego młodszy brat albo syn. Nie wiem, czy to z nudów, czy ze stresu dostał takiego słowotoku, ale kurwa nie dało rady tego wytrzymać. To była trzecia noc z rzędu. Próbowaliśmy go uciszyć, ale to kurwa Maciuś. Lepiej nie ryzykować. Nakryłem się śpiworem. Wolałem się udusić we własnym smrodzie, niż słuchać dalej tego pojeba. Gdy nastała cisza, zorientowałem się, że Maćka nie ma. Wyszedł nad ranem. Zabrał cały swój sprzęt, 3 litry wody, śpiwór, radio, pistolet, paliwo. Ukochaną plujkę oraz swój szczęśliwy kamień. Zostawił tylko ubranie ochronne. Zastanawiamy się, czy to zgłosić. Nikomu nie uśmiecha się szukać po lesie psychopaty z miotaczem ognia. Oby nie wrócił tutaj nocą. Zgłosiliśmy zaginięcie. Wysyłają 7 ludzi do poszukiwań. My wracamy tunelem. Czyli Maciuś dostał słowotoku i ma gdzieś miotacz ognia. Świetnie. Dobrze wiedzieć. Agregat wyłącz. No i naprawdę teraz nie wiem, czy tu się barykadować, czy to jest bez sensu. Kolejny magazynek, to sobie to wezmę. Lary, części broni. No bo tak. No jest problem taki. Tu mamy w sumie trzy przejścia, kurwa. Też trzy. To jest tak zrobione celowo, żebyśmy nie mieli jak się obronić. Tu możemy naprawić. W teorii. Tu moglibyśmy, to jest szafa, przepraszam. Moglibyśmy tutaj postawić i jakoś się zabarykadować mniej więcej. Ale czy to się uda? Bo tu już zaraz będzie nocka. A ja pewnie nie jestem, czy to się uda. No już, już, nie męcz się, nie męcz. Dobra. Weź go tutaj. Wróg. Krzesło podnieś. Ciągnij do siebie. Zabarykadujemy się tu chyba, wiecie? Jest szafeczka kolejna. Jest spawareczka. W ogóle możemy sobie już ulepszyć warsztat. I potrzebujemy... jest jeszcze jedno ulepszenie. Wybuchająca beczka, siekiera. Prosta śrutówka. Sierp. I możemy zrobić pancerz. Dobra, kolejna spawareczka. Spawareczkę możemy chyba już sprzedać w sumie. O Jezu, to ja wszystko tu przyniosłem? Chyba ja. Dobra, to sobie włóżmy. W sumie to pudełko z narzędziami również możemy sobie włożyć. Przejście naprawiamy. Okidoki. Tu zamykamy. No i tak, przydałoby się tą szafę przenieść jeszcze. No nie? Przenieś. Jak ja to zrobię? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Hop, hop, szafka leci.
Kurde, tak się zabarykaduję tutaj. A bo zaraz potem nie wejdę. Oj, szok, 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 szok. Zełko też sobie weźmiemy. Ja wiem, że to będzie cały dzień przesuwania mebli, no ale trudno. Musimy. Nie mamy innego wyboru. Czy tu w ogóle jeszcze jakieś lampy są, czy nie ma lamp? W sumie nie obszukałem tego jeszcze do końca. Dlatego grzybka sobie też już weźmiemy. Wezmiemy sobie grzybeczka. Agregat nam starczy jeszcze na jedną nockę. Spoko luz. No oczywiście, że nie przejdziesz. Nie wiem, z tymi krzesłami to normalnie. Jak ciapa. Przenieś to. Już jak się mamy tu bunkrować, to zabunkrujmy się przynajmniej dobrze. Op, 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 op. I tak, moim zdaniem lepiej byłoby chyba to dołem przenieść. Takie mam wrażenie. Tylko teraz się obawiam, że jeżeli będziemy mieć tylko jedną lampkę, to jak będą nam gasły światła, to będzie to problematyczne. Nie uważacie? No właśnie, bo są naścienne, fakt faktem. Szukaj. Nie, nie, nie. W dół. 15:44, już mało czasu zostało. Widzę, że i na dole są. No będziemy musieli mieć źródło światła na pewno. To już nie tak jak wcześniej, że mieliśmy dwie lampki i jakoś tymi dwoma lampkami sobie manewrowaliśmy. Widzę, że teraz gra nas będzie ewidentnie próbowała zrobić w bambino. O. Ops, otwieramy drzwi. Wjeżdżamy tą szapką do środka. Opa. Aby przeżyć tą jedną noc i będzie git. Ops. I tak, mamy już dwie szapy wielkie. Jeszcze tą jedną trzecią szapeczkę włożymy sobie tu. Krzesło również bym chciał. Mimo iż to jest jakieś tam guciowane zbytnio. Ale przydałoby się coś. 15:29. No jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze jedna szapka by się tu przydała, żeby w razie czego. Jakby coś się miało stać. Żebyśmy mieli w razie czego jak odpychać te stwory. Wiem, że teraz drzwi nie będzie, no ale powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. O ile coś mnie nie zaskoczy, bo to też tak może być. Na przykład, że nie wiem, teraz to będzie rozwalalne, czy coś w tym stylu. Jeżeli nie, to powinniśmy dać radę. No, puść. O to mi chodziło. Weź, nie bądź taki, zjedz tiktaki. O, łapią. I do góry i lecimy. 17:10. Ops. Delikatnie do przodu. Wjeżdżamy szafą. No szkurde, paja, jakie to jest irytujące. Ty naprawdę nie możesz wjechać tym głębiej? Możesz. Ops. Czy dwie szafki dam radę przepchnąć? Ajax. Ciężko, bo ciężko, ale da radę. Damy radę.
I tak, te krzesła bym sobie ogarnął, żeby jeszcze blokowały w razie W to przejście. I tak samo to. Myślę, że powinniśmy teraz jakoś tam dać radę. Prawda? Gro? Damy radę, czy nie damy rady? Cyk. No to przenieść delikatnie jeszcze. Opa. Mapka będzie tutaj w razie czego zamykana. Tutaj nie barykadujemy, nie ma sensu. Zaraz będzie noc, zaraz będzie ciemno, zamknij się. I jest git. Dobra, czy ja tu wszystko wziąłem? Wziąłem. Czy ja stąd wziąłem wszystko? Nie wziąłem. Tak na szybciorka się ogarniemy. Zapiszemy grę. O jednym krześle zapomniałem. Fuck me! Jeżeli tutaj zgaśnie światło, to jesteśmy w dupie. A ja mogę więcej powiedzieć. Jesteśmy w dupie wtedy. No tu drzwi muszą być zamknięte. Tu również. Tu też zamkniemy drzwi, ale za chwilę. Ale w sumie możemy to krzesło gdzieś postawić tu, żeby one się jeszcze zbytnio nie złapały. Napijmy się wody. Nieco 19 godzina. Włączamy agregata. Mam paliwo jeszcze jakieś? Mam jeszcze jakieś paliwo. Możemy dolać to. Dobra. Jak to wygląda? Wygląda to nie za ciekawie. Pierwszą noc chcę zacząć troszeczkę wcześniej z tego powodu, że przynajmniej będę wiedział mniej więcej jak te moby będą szły. Zamykamy tu. Okien raczej nie barykaduje. O kurde, blaszka. Wejście może być nieciekawe. Nic tu nie ma? Nie ma. Hop. Przenieś. Serio, jest normalnie bezpieczny jak w dwóch prezerwatywach. Części broni. Tutaj wrzucamy oczywiście. Latarkę sobie też wrzucamy. To możemy sobie ogarnąć. Laurka, wytrychy, pigułki, gwoździe, wszystko zostawiamy tak jak jest. I naprawmy sobie może z jedną deskę z gwoździ. O. Zawsze trochę bezpieczniej. No i moi drodzy, zaczynamy obronę bazy. Najbardziej się boję tego, że mamy tylko i wyłącznie jedną lampę. A to oznacza, że jeżeli nam zniknie cokolwiek, to jesteśmy no w dupie. Pierwsza noc w nowej miejscówce. I już robi się kurwa nieciekawie. No. Co to za wichura? Czego ja nie mam na to? Zapałek nie mam. Nie wziąłem zapałek, ale ze mnie lama. Coś tu idzie.
Pierwsza godzina. Coś przesunęło krzesło, ale nie, to chyba ten wicher. Oh shit. Niebezpiecznie. Zamknięte, nie ma nikogo w domu. No nie mam niczego, świetnie. Zbagujemy grę? No ale to ma być jakieś takie nie za mocne. Tylko na tyle się na barykady znęcają, czy nad barykadą znęcają, to naprawdę nie jest źle. Tam drzwi też się otworzyły, czyli coś tutaj musi być na rzeczy. Dobra, damy radę raczej. Chyba, że światło zgaśnie, wtedy możemy mieć problem. Uhuhu. Z dwóch stron nas biorą. A ty gdzie? O kurwa, co to jest? Jezu, jest! Przeżyliśmy to! Co to kurwa było? Co to było? O kurwa. Chyba się zeszczałem. No żarcik. Ale było blisko. O kurde, faja. Panie handlarz, mężczyzna z trudem ściąga z pleców wór i zgina się w pół, jakby brakowało mu tchu. Otrzepuje ubranie, po czym podwija rękach swojej o rozmiar za małej kurtki. Na przedramieniu widzę nowy zapis. Las chce cię pożreć. Ty zmierzasz wprost w jego szczęki. Tylko tyle? Mate. Ale 200 reputacji. Co ja mogę od ciebie wziąć? Na pewno magazynek małego kalibru. To jest pewne. To jest pewne. Ten pistolet jest świetny. Kurde, zajebisty. Szkoda, że się nie da jeszcze jakoś ulepszać tego wszystkiego. Może jakieś deski? Gwoździ trochę? Sporo tego na barykady będzie szło, naprawdę. Sporo tego będzie szło na barykady. Buduj. No właśnie, o tym mówię. Trochę tego pójdzie na barykady. Musimy więcej drewna znaleźć, ewidentnie. O! To pięknie poleciało. Przenieśmy to bardziej na lewo, ale widzę, że tutaj chyba to krzesło barykaduje się jeszcze. Czy barykaduje się jeszcze? Blokuje jeszcze. Przenieś. Dobra. Tyk do końca, tyk do końca.
No nie powiem, nie jest tu zbyt bezpiecznie, w szczególności, że jakieś kurwa stwory dziwne zaczęły do nas iść. Ich się chyba najbardziej boję, wiecie? Bo naprawdę może to być niebezpieczne. Możemy nie dać rady z nimi tutaj ugrać. Wiecie, ja wiem, że teoretycznie śmierć tutaj nie jest jakaś straszna, ale... No, wolałbym jednak przeżyć. Co nieco. Tu sobie potwierały gnojki. Gotowanko. Z racji tego, że przeżyliśmy. Brakuje nam jeszcze tylko... No, ze 150 esencji, 144 esencji dokładnie mówiąc. Więc niedużo, niedużo. Dużo zeżarło tego prądu. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. No i co? W następnym odcinku będziemy chyba szli... Na ten północno-zachodni, czy wschodni? Już nie pamiętam, co to było. J. Notatki. Dziennik. Dom rodziców znajduje się w północno-wschodniej. Północno-wschodniej, czyli gdzieś tu. Koło naszego domu. Dobra, tam się będziemy następnym razem wybierać, no to zobaczymy, co tam się będzie działo. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, harmonogram Discorda oraz inne bzdetki tego typu rzeczy macie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!